placki wróciły na rynek. Nareszcie udało się w tym roku, tak? Tak jest, po 2 latach przerwy, tak, prawda? Cieszymy się? Bardzo. Bardzo, bardzo się cieszymy. Myśmy tęsknili za plackami, a myślę, że jak kolejka pokazuje, wszyscy inni również. No właśnie, na co zbieramy? Na rozbudowę ośrodka w Bażanowicach, ponieważ od ubiegłego roku jesteśmy już w nowym ośrodku w Bażanowicach, ale już nam miejsca brakuje, więc chcemy poszerzyć swoją działalność, no i rozbudować się, żeby mieć więcej miejsca i komfortowe warunki. I się nie możemy już doczekać, prawda? No, prawda. No właśnie, bo to jest ważne. A jak te przygotowania do tegorocznej akcji? Ile tutaj porcji przygotowaliście dzisiaj? No, było roboty, prawda? Było. Obierania ziemniaków, 150 kg ziemniaków w tym roku. Także nie wiem, ile porcji z tego wyjdzie, ale na pewno bardzo dużo, chociaż już widzę, noszę się chyba przeliczyliśmy, bo zaczyna brakować powoli ciasta. Do 17 jeszcze trochę czasu zostało, także 150 kg na pewno będzie wykorzystane. No właśnie, to zawsze te placki tak szybko się rozchodzą. Co w tych waszych plackach jest takiego, że one cieszą się takim wzięciem? Powiedzcie nam. No, same tajne składniki, no, prawda? Zdradzicie coś? Oj, nie możemy, ale na pewno dużo radości. No, no i co? Serducho? Serducho. To przede wszystkim. Czyli co, będziecie z nami, będą pewnie kolejne edycje placków i nie tylko, bo nie tylko z plackami żeście tutaj stali, nie? Oczywiście, na pewno będą jeszcze placki, wiosną na pewno będą gofry, no i myślę, że może coś jeszcze się pojawi nowego, prawda? No, prawda. A planujecie coś nowego? Zdradzicie coś? Nie, no zobaczymy na razie, zobaczymy, co nam przyjdzie do głowy, prawda? No, i coś będziemy prawda. Tworzyć, ale na pewno placki i gofry będą, jakieś kiermasze, także zawsze serdecznie wszystkich zapraszamy. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.